Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną Koteł Defodil, zwany siostrą. Siostra Saurus Rexus. Tak. No i chciałem dołączyć, to jest. Gramy w Spirit Ferrera i jak ostatnio mówiłem. Jak mogę grać na gitarze? Nie wiem, czy kot może i jak. Ale lepiej muszę pogadać z Żabelem. Nie mam nic do roboty! Brawo, umiesz w Englisha. Jakkolwiek. Jestem pełny energii. No, coś tego typu. Musisz czymś zająć. Mogę coś zrobić solidnego? Czy możesz coś dla mnie zrobić, czego typu może być? Zawsze byłaś moją ulubioną siostrzenicą zabracającą, dalej nie sprawdziłem. Wiesz o tym. Potrzebuję miejsca, żeby skupić tą całą energię. Potrzebuję... Saumil. On chce coś... Stolisko... Budynek z piłami i ogólnie do obróbki drewna. Daleka droga do tego. Ja. Brakuje ci trochę kluczowych komponentów. Materiałów. Nie, nie jestem pewien, że znajdziesz się na pobliskich wyspach. Mam nadzieję, że mi naprawdę pomożesz. Ale wiem, że nie chcesz, żeby twój stary wujaszek spał na pokładzie. Cóż nie? Dobra. O, te postacie są takie słodkie. Dobra. Aha. No patrz, normalnie. Patrz, jeśli chodzi o to, jakim cudem ja wskakuję na ten statek. Dobra. Patrz, mniejsza z tym. I tutaj skaczę. Zobaczmy. Oj. Wąż jest głodny. Wąż jest głodny, trzeba czymś nakarmić. Jak go chcę nakarmić? Chwila, spróbuję, nie wiem. Ja chcę go nakarmić. Dobra, to ty spróbuj czegoś, a ja sprawdzę, co jest potrzebne na... Wiesz, powiem ci szczerze, z tego zachowania raczej nie będzie nic z mięsem. Aha, wybacz. Tylko zobaczę szybko, co jest potrzebne na... Na Saumil. A, on jest dobry, on jest po tym, po lum, okej. Dobra, możesz teraz karmić wąsza. Mogę to dać? Możesz. I found my weak sweet spot deer. Ci znalaz... I can say not... Ci znalazłeś coś, co to bardzo lubi. A delf sugary perfection. Thank you very much. Jak chcę cię hugnąć. No dry, no please. Okej. Okay. Ja oczywiście robię to, o czym mówiłem ci, żeby to robił. Ale nie wiem, jak kot ma to robić. Będziesz musiał sam odkryć, który to jest przycisk. Go się przytrzymuje, zanim się to uruchomi, od razu ci powiem, ale nie wiem, który to będzie. Wykonujesz tym przyciskiem cokolwiek innego, czy nie? Nie jestem pewien, jak to działa na padzie, już ci mówiłem. Zajmij się czymś, nie wiem, jakimś mówieniem ryb, czy wyznaczeniem kursu. Ja sobie gram muzyczkę. Wyznaczyć kursu mogę, jak ty grasz? Nie wiem. A, dobra, i tak się skończyło już granie, dobra. Więc jest dobrze. To chodź. To gdzie płyniemy? A dobra, wiem, kiedy się kończy granie. Jak wszystko wyrośnie. Gdzie my chcemy płynąć? Okej, okay, dobra. Najpierw jeszcze siostra ci wytłumaczy parę rzeczy. Mhm. Pierwsza sprawa. Tutaj widzimy taką cebulę. Nową. To jest wędrowny handlarz, u niego można sprzedawać śmieci i jakieś tam inne rzeczy. Mhm. Teraz jeszcze tutaj. Tu jest jakiś. Tu jest kwarcowy smok. Nie wiem, czym to jest, ale no. To wąż prawdopodobnie nam pokazał. I są jakieś inne wyspy, jakieś miejsca. Decyzja, gdzie pójdziemy, należy do ciebie. Najpierw tutaj. Przecież tu jesteśmy, ja po prostu nie stać na żadne ulepszenia. Mhm. Zresztą możemy nawet do Medus. To jest który poziom? Drugi. Trzeci. Trzeci. Jeśli chcesz Meduzy, to pierwszy albo drugi stopień proponuję. Na trzeci chyba nie jesteśmy gotowi. Są tutaj łatwiejsze, zobacz tam wyżej, powinny być lepsze Meduzy. To są drugie. No to możesz tam zaznaczyć. Okej. Okay. Ja w takim razie idę zbierać plony. Ej, mogę zaraz spróbować ja poprzynękać? Spróbuj może przy tych drugich roślinach. Nie wiem, czy się da, ale spróbuj. Właśnie nie przy tych, bo tutaj są już dojrzałe. Ale najlepiej będzie, jeśli byś po prostu otworzyła sobie sterowanie i zobaczyła, co i jak. Oj! No co ty robisz? No, próbuję sterowanie otworzyć. Na spokojnie, wiesz. Poczekaj chwilę. Dobra. Jump hold to glide. Y. Przytrzymać Y. Ale musi być przy roślinach. Tu jest tylko jedna roślinka, idź i co tam spróbować, bo tam mamy kawę i inne rzeczy.
Najpierw wejdź do budynku, a nie śpiewasz sobie tutaj. Ja śpiewam? Chyba tak. Nie... Aha. Uwaga. Nie różni się to niczym, jeśli chodzi o brzmienie. A nie, nie, dobra, w tle słychać delikatnie miauczenie kota. Nie trafiłaś. Tak, słychać śpiewającego kota. Oj. No Boże, co jest ze mną nie tak? Granie i śpiewanie dla kwiatów to zdecydowanie jest bardziej robota dla mnie niż dla ciebie. Odwiedzę Gwen. Patrz, ona ma swoje własne łóżeczko tutaj w końcu. Zobaczmy jak. O, jest głodna. Nie mam nic dla niej, dobra, to zaraz jej przygotuję trochę popcornu. Tak. Wąż od ciebie krzyczy, że źle grasz. Ja skończyłam. No to teraz pozbieraj rośliny, jak już wyrosła się. One są dojrzałe? Tak. Bo granie się kończy wtedy, kiedy rośliny wszystkie dojrzają. Ale ja za was skończyłam. A, nie wiedziałam, że tak się da. Dobra. Da się. Ty se graj. Na razie to nie ma sensu. A, nie wlazłem tam, tak. Postaraj się nakarmić Gwen zaraz tym popcornem, jak on już wyrośnie, okej? Okay? Tak wyrośnie. No już jest. Zrobiłam. To weź go i nakarm Gwen, dobra? Nie, tylko to chciałam cię chyba pojechać na zakupy, bo składniki. Jakie postawy? Food, popcorn? Mhm. Oh, thank you, Stella. Czyli tak czy jak mi dziękuję. I love comfort food so damn much. Czyli zawsze dziękuję, widzę, że jak się człowiekowi. Przytuliłam! Thank you! Ty się pocierałaś. Wiesz, o co chodzi. Pocierałaś się o nią. Interakcja hug. Tak. No. A ty proszę, wąż i żabeł są. W sumie nie wiem, czy jest coś większego do roboty. Oczywiście muszę ci przerwać, bo muszę zobaczyć. Dobra. Ulepsz? Co? Wow. Aha, to my tu możemy ulepszać. A właśnie, czemu. Dobra, masz, ciesz się ze swoich obrazków nowych w domku. Jej, ale ładnie. Jesteśmy na miejscu. Czekaj, muszę ulepszyć, co się da. Spokojnie, one się nie pojawiają, dopóki nie rozpoczniemy tego. Dobra. Biedna Gwen. Tylko przygotuj się, że tutaj będzie dużo... Again! Będzie dużo trudniej. Ponownie, o to jesteśmy, tak. Majtuzy kradną światło. Tak samo jak ukradną całą nadzieję. Nigdy się do tego nie przyzwyczaję, dobra. Jakoś część mnie twierdzi, że to moja wina. Okej, dasz sobie radę, jesteś gotowa, tak. Nie bój się, Stella, będą zmierzać prosto na nas. I szykuj się, teraz będzie dużo trudniej niż ostatnio. Ale nie wiem. Ale statek też jest dużo bardziej rozwinięty. Więc no. I można chycać podwójnie. Proszę. Oto o czym mówiłem. Są tak wysoko, że i tak ich nie sięgniemy. W niektórych przypadkach. Widziałeś? Nie. Sięgniemy. Ale widzę, że jeszcze statek nie jest gotowy na drugi stopień Majtus, żeby wszystko zbierać. Idź na dół. Albo dobra, ja jestem na dół. Wyszacuj, wlokuj co się da. Nie wiem, po co nam tak dużo tego wszystkiego, ale lubię łapać majtuzy. To mnie nie lubi. Nie wiem, ktoś się boi majtus? Nie, nie lubię majtus. Sam sobie medus się powinno pewnie mówić, nie majtus, ale... No. I tak majtuzy. Tak. No to pewnie pamiętam, skąd się to wzięło. Chyba pani babcia? Tak, pani babcia. Okej. Okay. Dziwne, że pani babcia jest źródłem wielu wspaniałych określeń. Chipsy, bipsy, majczewsy. Siostra przestań gadać takie głupoty. Nie są żadne wymyślone, tylko są prawdziwe słowa, ja mówię tu o wymyślonych tylko. Nie wiem, po co o tym mówisz. Jakby kogokolwiek to interesowało. Dobra. Jak zwykle. Chyba nie było już, tak szczerze powiem, odcinka ostatnio bez Majtus. W każdym chociaż jedno spotkanie z tymi stworzeniami było. To już koniec? Nie. Jeszcze muszą być. Chyba będzie ostatnia fala. Nie. Aha. No cóż.
Dużo nie nazbieraliśmy. Ty chcę graj. Ale nie mam czemu grać. Po prostu statek się zatrzymał, więc trzeba spać. Nie da się. A skąd wiesz, może nagle się uda. Proszę, można. Widzisz? Ja jednak można. Nie zepsuło się całkowicie. Po co spać? Nie wiem, bo w nocy statek nie płynie, chociażby. Nie można gadać z ludźmi, inne takie sprawy. Co? Nie, nie można. No i co? Nie jest ranek. Jest? O, ma jakiś bardzo wczesny. No tak? Proszę. Jest idealnie początek pory dzwonka. Myślę, że można ich budzić. Dobra. Zobaczę, jak tam wąż, czy... Oj, ma jakieś niespokojne sny ostatnio. Ojej. Ale można ją przytulić spokojnie i tyle. O, jest niekurwa. Tak, jesteś tego typu. Dobra, to gdzie płyniemy? Przecież wyznaczaj kurs szybciej, ja chcę podlewać i grać na gitarze. Tylko tak, nie chcę za dużo mówić, ale musimy chyba pójść do tego smoka kwarcowego, bo kwarcu potrzebujemy, żeby móc zacząć. Idź podlej to, co tam rośnie w tym, w ogrodzie, a ja w tym czasie zagram muzyczkę tym u góry roślinom. Okej. Co jest, nie mogę grać? Halo? O, jest, dobra. Jak jest taki spokojniejszy moment, to ja może to po prostu wytnę. Okej, dobra. Udało mi się w sumie wyrosnąć wszystko, dopłynęliśmy gdzieś i żabeł coś od nas chce. Wspaniale, śmieci morskie! Szybko, wskakuj do wody! Tu są wraki! Jestem pewien, że znajdziesz tu przydatne rzeczy. Okej. I to tyle? Chciałem jeszcze gadać... Chciałem gadać jeszcze o czymś innym. Okej. O, uwielbiam widoki tutaj. Morze, słońce, ta cała bryza na mojej skórze. To wszystko wydaje się takie wspaniałe, takie bardzo w porządku. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że jestem na tym statku. Z tobą. I tu dalej nie wiem, czy bratanico, czy siostrzenico. Dobra, nieważne. O, chciałbym, żeby ciocia Viv, pewnie ojciec Vivian, mogła zobaczyć ciebie w tym momencie. Posiadającą własny statek. Pomagającą tym strudzonym duszom. Naprawdę ogrzewa serce. Cieszę się, że mnie wzięłaś na tej wyspie. Aha. Postaram się zbyć najmniej problematycznym pasażerem na całej łódce. O, oprócz jedzenia. Nigdy nie będę przestawał pytać o pyszne jedzenie. Okej, w ogóle zobaczymy, czy jest głodny. O Jezu, głoduje. A, dobra, masz małże. Tak. Zobaczymy, czy jest dalej głodny, czy nie. Nie, nie, już jest dobrze. Swoją drogą, ja coś dziwnego wyłowiłam i on chciał się... Tak, chciał o tym gadać, ale nie zdążyliśmy. To butelka w... Znaczy wiadomość w butelce, otwieraj to. Pozdrowienie z... furogawy. Odkryj wspaniałe... cuda... wspaniałego dębowego lasu... i pełno magicznych... znaczy, nie ma magicznych, tylko wspaniałych pól ryżowych. Jest wszystko dostępne teraz w... dębowym lesie. Gurenu Fields, czyli jakichś tam polach Gurenu. Dobra, dzięki za informację. Może się przydać. To bardzo... gdzie płyniemy? Nie wiem. Do tego Gwen jest głodna. Ja nastawiam na kwarc już. Na tego kwarcowego smoka, tak? Mhm. Okej, okay. A ja robię kawę dla Gwen, bo jest głodna. I trzeba będzie też zobaczyć przy okazji, jak z wąszem. Przy okazji nie wiem, co będzie z tym kwarcowym smokiem, ale... wydaje się być ciekawym. O, ja znowu coś chcę. A, teraz o tym mówi. Właśnie wyłowiłaś butelkę z morza. To nie jest sieć. No, wszystko może być w tym wszystkim. Mały statek, stare wino, dzidziokrab. Tak, nawet śmieć. No już, dawaj, otwieraj ją. Aha, i tyle, dobra. Zobaczmy. Nie to. Gwen, proszę do ciebie kawa.
Dobra, znowu gada w ten sam sposób. Jest super zadowolona, bo dostała najlepsze jedzenie, jakie może. Zobaczymy, jak rządź. Nie. Tak, 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 zbieraj. Tak, ale to jest związane z jej zadaniem w ogóle, więc prawdopodobnie wąż jest kobietą. What? Tak, to jest kobieta. Zresztą proszę imię, Summer. Dobra, w sumie nie wiem, co jeszcze można zrobić poza tym, że płynąć. W sumie ja teraz spróbuję coś połowić, żeby nie było. No i mógłbym to znowu wyciąć, ale czuję, że jeśli będę to wycinał, to z 2 godziny zejdzie na pół godziny materiału, więc... Przykro mi, musicie popatrzeć, jak nie umiem łowić przez chwilę. Okej, na spokojnie, nie mogę złamać wędki. W ogóle ciekawe, co by się stało, gdybym złamał tą wędkę. Coś mówi, że tego nigdy nie wyłowię. No nie, złamałem wędkę. Ale nie, ta ryba strasznie szybko uciekała, więc nie wiem, co by to mogło być. Albo mogłaby gwinąć tego, że to nie. Nie. To nie wiem, to nie jest napłynięcia. To czy płyniesz, czy nie, nie ma w ogóle wpływu na to wszystko, więc no. No, standardowo trzeba podlać wszystkie rośliny. Swoją drogą chyba nie tylko trzeba będzie też zakupić ten cały ryż, czy coś. Warto też będzie chyba poeksperymentować z nowymi rodzajami żywności. W zasadzie te kalmary i inne takie tam rzeczy. Oj, nie mamy już żadnych nasion. O. Halibut. Okej. Okay. Zobaczmy, co tu mamy. Z czego jeszcze nie gotowałem? Średniego rozmiaru ryba, czyli będzie kilka potraw. A tutaj. O. Ośmiornicę gotowałeś. Nie, ośmiornicy jeszcze nie, właśnie. Nie robiliśmy z ośmiornicy nic. Nie. Jezu, ile to trwa. To musi być jakieś naprawdę porządne pożywienie. Czy on psuje okno? Spytaj go, co on robi. Nie, wolę mu nie przeszkadzać. O, czyżby burza miała zaraz być? Tak, będziemy przepływać przez burzę. Pokaż, jak się łapie błyskawice. Po prostu stajesz w miejscu, gdzie piorunek uderzy, gdzieś masz pustą butelkę, to ci się złapie. Mamy butelki? A, już sprawdzam. No. Mamy na pewno, chociaż jedną. 4. 14 mam, 12 czy 14 mam błyskawic w butelce. Dobra, to ty pokaż, jak to się robi. Ach, o ile będzie błyskawica. Na razie jest zwykły deszcz. Więc to jeszcze nie zapowiada się na błyskawice. Dobra. W sumie nie ma co robić, co? Ja spróbuję żabę na przytulić. Tulej żabę, jeśli chcesz. Tam sobie się miziać do niego bardziej. Wasn't great. A i znowu. Znowu odnosi się do tego, jakbym to ja zrobił. Trochę szkoda, ale. Dobra. Ważne, że ty też możesz się tym zajmować. Ciekawe, czy Gwen w końcu pozwoli, żebym ja to była. Powinna pozwolić. Mm. A, ona jest po prostu w tak dobrym humorze, że nie potrzebuje tego. Sprout! On tak zawsze woła, jak mnie zobaczysz. Serio? Tak, nie wiem czemu. W ogóle zobaczę, jak tam jest. No, już niedaleko. Dobra. Wytnij może już ten kawałek. W sumie nie ma sensu, ale dobra. Albo nie, zostaw w głowie. Chyba zaraz będziemy na miejscu patrzeć na to. Pęsy takie są. I w sumie póki jeszcze tam nie jesteśmy, to standardowo. Gitarka. Gdybym po prostu tylko chciałem wyciągnąć, to byłoby fajnie. Dobra, jednak mam coś ważniejszego, muszę sprawdzić, co się z kalmara ugotowało. I, czy jest to coś nowego, czy powtórka? Squid Square. To jest takie typowe żarcie z kalmara. Cie. Cicho już. No, zobaczmy. Jak to wyłowić? Normalne i bardzo... I takie, powiedzmy, wyrafinowane pożywienie. Będzie smakować w tym, którzy będą wyrafinowane chyba. Możliwe. Ja tam nie wiem.
to wiem, że przydałoby się porobić jakiś zapasów. Popatrz, jest coraz bliżej. A to fajnie. To ty w sumie możesz się tym zająć, ja na szybko jeszcze tylko. Widzisz, ja umiem. Jesteśmy już tutaj, czy jeszcze nie? Tak. Czyli zaraz kwarcowego smoka musimy odnaleźć. Mhm. I zobacz. A ty nie umiałeś tego wyłowić. Nie tyle co nie umiałem, co cierpliwości nie miałem. O, węgorz. Zwany też wąszem morskim i... Czyli jakaś wyspa. Serio? Tu miał być smokeł jakiś, a nie wyspa. Spać? Spać proszę, czy ty dobrze nawigację ustawiłaś? To ty ustawiałeś. Nie. Jak po zamku, czy jesteśmy na miejscu? A nie, nas zatrzymało po prostu przy tej wyspie, ale dalej płyniemy. Okej. Dobra. Piekarnik szybciej. Nie mamy całego dnia. Bo jakiś poziom na żarno. Ja to robię z owoców, tych, które już robiliśmy, to te pierogi jakby. A, to robisz? No tak, bo ja chcę mieć zapasy dla wszystkich naszych, wiesz. Dla wegetarianów też. Nie, bardziej chodzi o to, że chcę mieć to, co oni lubią najbardziej, dobra. Zmienić popcornu. Nie można kilka naraz zrobić, okej. Okay. Długo to będzie trwało, ale będziemy mieli zapas. Ty, widziałeś co to było? Gdzie? What? A, okej. Okay. To jest chyba ten smok. Albo to jest ten smok, albo coś innego, ale nie wiem co to. O, popcorn się zrobił. Oh, this! Chyba właśnie odkryliśmy to... Aha, nie mogę wyciągnąć żarcia, póki jest to wydarzenie. No nie! Nie spali się chyba. Tak mi się wydawało, że to może być to. Smok! Teraz było oczywiste, że będzie tutaj coś tego typu. Podążając za mną. Zawsze, nawet w tym świecie. Nasze przeznaczenia. Nasze przeznaczenia. Czy one nie są jakoś powiązane, czyż nie? Cóż, mimo tego wszystkiego, tego całego bólu, który mi spowodował, wydaje mi się dosyć w cierpieniu. Czyż nie? Ten kamień na jego głowie wydaje się być przypełniony skażeniem. Możliwe, że zniszczenie czy wykopanie ich, którym trochę mu złagodzi. Idź przed siebie, Stella. Wszystkie stworzenia zasługują na miłość i opiekę. Zrób to, co robisz najlepiej. Czyli odważnie trzeba skoczyć na smoka i kopać mu coś na głowie. Ja chcę. Co, co ma być jakaś bitwa ze smokiem? Chyba tak. Jakiś boss fight. Tego bym się nie spodziewał. Po takiej gierce? Okej. Powiem szczerze, niby to jest potwór morski, ale... Naprawdę, w tej grze nie czuję żadnych problemów, mimo tego, że na co dzień ma naprawdę sporo. Ja walnę. O, i kwarc za niego dostajemy. Dlatego to jest kwarcowy smok, teraz ja. A nie, dobra, szybciej kotem. Zepsułaś kilofa, serio? Wow. Ciekawe. Boże. Dobra. I... A, to jeszcze nie koniec. Pewnie on będzie się regenerował. Z czasem. Okej. Okay. Pewnie trzy razy trzeba walnąć. Nie wiem, ale naprawdę wygląda jak jakiś boss sfinkt. Lecz uproszczony. Okej. Okay. Nie wiem, czy musimy iść znowu w tamtą stronę. Nie, teraz z powrotem. Wow. Czemu ja nie mogę mieć takich fajnych przeżyć w Subnautice, a nie jakieś zawały dostawać? Opowiadałem już ludziom o tym, więc przykro mi, ale co byś nie powiedziała, oni znałem prawdę. On żartował! Namówcie go. Nie będzie Subnautiki. No dalej, kotem. Chyba po tym wydarzeniu będziemy mieli wystarczająco dużo kwarcu, żeby zrobić wszystko, co wymaga kwarc w tej grze. I... Tak, chyba to tyle. Bo już się uspokaja. Niesamowite. Ej. Wygląda... Wydaje się być odprężony, czy nie? Zastanawiam się, co to oznacza. Wydaje mi się, że jeśli kiedykolwiek jeszcze spotkamy smoki, powinniśmy im pomóc. Jakkolwiek mogłabym się czuć w tej sprawie. Ale na obecny moment...
muszę się zastanowić nad moimi myślami. Dzięki Stella za wszystko. Czyli to jest kolejna minigierka po prostu związana tym razem z nią. Ona jest w złym humorze? A, spotkała smoka, który jest powiązany z jej przyszłością. Dobra. A teraz szybko bierz popcorna. No. A przy okazji trzeba zbudować już, jak to się nazywa? Dla Żabeła. Nie dla Żabeła to jeszcze. Dobra. Marchewka. Marchewka czy Piotr, czy rzepa? Marchewka. Dobra, rzepa, niech będzie. Rzep. Dobra, cieszę z marchewki. Nie. Ale co ty tego doglądasz, bo ja muszę zbudować nowy budynek. Ojej, głoduje. Nie głoduje, on śpi chyba. Patrzę na niego. Tak, oni raczej śpią, bo jest pora na sen. Tak wyglądałem, kiedy śpią. Dobra, zbudujmy... To jest krosno czegoś tak. Tu. Nie, wiesz, zagospodarował też spód. Trochę z boku. Po prostu musimy jak najbardziej to kompresować, a tak mi się wydaje, że będzie sensownie w miarę. Więc... Mamy już wszystko, co jest potrzebne na pierwsze krosno. Teraz w krośnie będziemy musieli stworzyć nici. Z nici będziemy mogli stworzyć potem już właśnie piłowe jarnie. No, 9. I jakaś minigierka z tego powstaje, czy co? Chyba musisz na boki. Aha, okej. Okay. Fajna minigierka, powiem szczerze. Ta gra jest przepełniona takimi minigierkami. No, ale mi się to podoba. Mi też. Powiem szczerze, nawet bardziej doceniam tą grę niż takiego Bound by Flame, czy jakieś inne, które ostatnio ogrywałem. Ta gra jest po prostu prosta i przyjemna. Jak nic będzie to, gdybym robił jakieś swoje... Powiedzmy, ranking gier to byłoby chyba na pierwszym miejscu w tym roku. Chociaż, no jeszcze może to zmienić ten. Parę innych tytułów, dobra? Jak Maldus z tym jest? Okej, potrzebujemy teraz tylko kłód. Czego? Kłód? Tak, drewno. Czyli na tamtą wyspę chyba. Tak, na tamtą wyspę, gdzie było dużo drewna. O! Tylko najpierw zobaczmy, co jest. A, grillowany wege. Tak. Wegeta grillowana może jeszcze, warzywa po prostu. Ale jest za ciemno, dobra? Coś jest za ciemno, to ja w takim razie jeszcze wrzucę jedną rzepę, chociaż to wiadomo, co z tego wyjdzie. Tak, może się zgodzić na spanie do rana. No. I w sumie mam 27 minut, więc... No nie... Nie chcę tego przerywać. Dobra, tym razem pozwolę ci zrobić dłuższy odcinek. Lecimy albo nawet kilka. Do 40 możemy nawet lecieć wyjątkowo, jeśli chcesz. Dobra, poranek. Daffodil ukradł sobie światło. Nie dostał, a też chciał. A dlatego, że z kotem widział, że coś świeci, jest kuleczką i on to chciał. To ty, nawigacja. Nawigacja, ja. Gdzie ta wyspa? Możemy przez pioruny przepłynąć, jeśli chcesz jakieś, żeby. To jest ta? To jest nowa wyspa, ale chcesz, to możemy ją zwiedzić. Możemy, nie wiadomo, co tam jest, ale zobaczymy. A może... jak się nazywała tamta? Nie pamiętam, po prostu zaznacz ją, proszę cię. Dobra. Zazna się wyspa, nie tak latasz sobie w prawo i w lewo. Nie widzę tej wyspy. Wyżej, przecież tu jest. Nie wiem, czy to ktoś... O, Stella. Stella. Czyli Gwen coś chce. Ja muszę coś powiedzieć. Jest coś, co napotkałem dosyć jakiś czas temu i... I aż do teraz nie wydawało mi się aż tak ważne. Przygotuj się. Mam też posiadłość moich rodziców tam nad jeziorem. Jak dziwnie by to brzmiało, jest niedaleko stąd. Tak, wiem. Też mi to powoduje, że zastanawiam się coraz bardziej nad tym światem. Muszę przyznać. Bardzo staram się tego unikać. Ale niedługo będzie to ciężkie, żeby zignorować. Bardzo dużo tam spędziłem czasu. Jestem gotowa, by dotknąć tego wyzwania. Prawdopodobnie znajdę tam tylko żałość i żale, coś tego typu. Ale muszę spróbować. Zaznaczę to w twojej mapie. Będę gotowa, kiedy ty będziesz, okej? Okay. Zobaczmy w ogóle, czy rzepy dostanę to samo, czy coś innego. I właśnie, nie chcę cię też trochę straszyć, siostra, ale to może oznaczać, że niedługo będziemy żegnać. Błem. Tak. Ja właśnie tak od razu podejrzewałam, jak o to było. Dobra. Sprawdzę, czy żaba coś chce. Nie chcę, ale możesz nakarmić albo sprawdzić, jak jest głodny. Cokolwiek mi daj. Mówiłam, że głodny. On lubi żarcie. Wszystko lubi. O, dobra, gitarka się uruchomiła. Dobra, o!
chłopcze! O Boże! Tego typu coś. Tak, tak. Kocham jedzenie! Niech nadchodzi. Nigdy nie mam dość. To jest piękne, że każda postać ma własny charakter. No, wiem, właśnie to jest fajne. Jak na razie nie spotkałem tutaj nikogo, kto jest takim, powiedzmy, pustym NPC-em, który jest po to, żebym był. Każdy ma swój charakter i po coś istnieje. No poza tym niektórymi, którzy chodzą po prostu po wyspach, ale... Może oni też kiedyś nabiorą więcej kształtów. Ja uwielbiam chyba tę minigierkę związaną z gitarą. O, wyrosło wszystko, bo się przerwało. W ten sposób można się najłatwiej stwierdzić, kiedy już jest wszystko gotowe. I pozwól mi, siostra, że nie będę póki co tego sadził niczego, bo... Po prostu nie czuję takiej potrzeby za bardzo. To już nie mamy co. Makrela! Mierza. Dobra. Jesteśmy już przy tej wyspie, czy jeszcze nie? Tak, jesteśmy. Spraw! Zobaczę w ogóle, czy wąż nie jest głodny. Ej, jak zejść z kanapy? O, jest głodna. To proszę, specjalnie dla ciebie mamy takie owoce, tak? Aha. A, nie lubi. Nie lubi jeść, nie chce jeść dwa razy tego samego. Dobra, zobaczymy, czy owoce będzie chciała. Aha, czyli owoce po prostu. Dobra, nie jest za dobrze, musimy odkryć, co jeszcze ona lubi, albo przygotować jakieś inne potrawy, które po prostu ją zadowolą. A teraz, koteł, na wyspę płyniemy. Musimy zobaczyć, nawet co tam jak jest. Ja bym chciała wyosłować, to nie mogę. No niestety. Muszę siedzieć na barku. Ja. O, czyżby kwarc? Nie, nie przypominam tego. Jest naprawdę małe. Wow! Aha. Hopper. Miedź. Co on tu robi? Patrz na te wszystkie drzewa! Co on tu robi? Będę zbierał trochę drewna. Mam nadzieję, że zrobię trochę roboty później. Okej. Okay. Koteł? Szeń honory? Dobra. Na pewno się przyda trochę drewna. Tego pytania, jaki to gatunek? Czy to jest ten, którego szukamy, czy coś innego? Maple, czyli dobrze. O, są owoce, będzie można więcej pierożków zrobić. Przy okazji trzeba będzie sprawdzić, co ona jeszcze lubi. Jak myślisz, warzywa, czy co? Mi się wydaje, że desert. Desert lubi. Już to zrobiliśmy, tylko chodzi o drugi typ, bo ona ma dwa, które lubi. Tak. Więc jeszcze coś trzeba odkryć. Ja spróbuję. Zawsze ty to robisz, to jest moja kolej. Aha, nie złapałem. No nie umiem, to prawda. A ty na kotwicy spadasz do wody przerażona. I już! Za pierwszym razem. Cenny pierścień, okej. Okay. Za pierwszym to pierścień. Ile mamy w ogóle tego drewna? 17. Chyba trochę zabraknie, ale nie jestem pewien. Hej! Okay. Przybyłem tutaj, żeby zciąć te drzewa, ale zapomniałem siekiery. Nie będę używać niczyjej innej siekiery, to byłoby dziwne. Lubię jak moja siekiera... No, jaka jest moja siekiera. Jest taka wytrwała i tak mnie uspokaja. O, tęsknię za tą siekierą. Aha. Dobra. Ogólnie jakieś... Skrótowo mówiąc, kiepskiej jakości poezję zaczyna pisać, bo tęskni za swoją siekierą. Dobra. No, to teraz tylko szybko zobaczyć... Czy mam wystarczająco dużo? Ale ktoś coś chce? A, handlarza znaleźliśmy, serio? Dobra, udało się. Tutaj! Oj. Idealnie. Wow! Dobra, najpierw do handlarza, potem do żabeła. Cześć, handlarz. Tak, tak, tak. Dobra. O! On ma jakieś zlecenia dla nas. Aha, 2000 za taki komplet. Dobra, daję. Zgadzasz się? Nie wiem. Przecież to jedzenie łatwo odtworzyć. No to dobra. 2000, zobaczymy w ogóle, czy ma coś fajnego. Stare buty. Tajemnicze nasiono. I butelki.
Wezmę tajemnicze nasiono. I butelki. Nie, butelki nie będę kupował, póki co. Zobaczymy, czy mogę mi coś sprzedać. Aha, przyjmuję, chyba można wszystko sprzedawać. Nie wiem, sprzedawać to wszystko? Ja bym zostawiła mu potrzebne. Ja piszę, że nie ma żadnego zastosowania. Okej. Dobra, to idziemy do Żabeła. Zobaczymy, czy Żabeł będzie od nas chciał swoją drogą. Wow! Wygląda niesamowicie! Dziękuję za pomoc, Stella. Brawo! Ta stolarnia jest taka duża. Wielka. Duża, wielka. Jest piękna. Co za piękność bardziej. Jest tylko jeden problem. Teraz nie wściekni się. Nie mam żadnych pieniędzy, żeby ci za to zapłacić. To zgadujesz, dlatego nazywają to przysługą. Widzisz, co tutaj zrobiłem? Dzięki, młoda, coś tego typu czem. Sprout. Nie wiem, co to znaczy, ale... Fajna Musisz ciąć! W sumie nie wiem. Nie wiem, o co tu po... Chyba chodzi o to, żeby jak najrówniej ciąć. Zrobiłaś wszystko źle. Pozwól, że pomogę. Aha. Musisz po prostu dobrze... Aha. Aha, dostaliśmy je trochę i... Muszę jeszcze raz spróbować. Aha. Oj. Aha, i ty, im lepiej wytnę, tym jest... Aha, czy to jest takie zlecenie po prostu. O, spójrzcie na to. Mogę ja też? Świetnie sobie poradziłaś. Jesteś gotowa, żeby ciąć drzewno... Drzewno, tak, drzewno, jak mistrz. Tylko pamiętaj, być ostrożna. Nie baw się za bardzo niebezpiecznymi piłami. To, że mam jakieś resztki drewna, nie oznacza, że powinnaś odciąć sobie... dłonie. Okej. Okay. Czyli tutaj można w ten sposób deski zbierać. Będziemy ich potrzebować dosyć dużo, żeby móc zrobić wszystko, co i wszystko. Ktoś coś od nas chce. Well done. Znowu on... Nam po prostu. Patrzcie, Gwen coś tam robi. Ojej! Dobra, koteł, zasadź rośliny, ja muszę z nim pogadać. Okej? Okay? Gdzie tu? Wszędzie, gdzie możesz, po prostu. Nie wiem, co to będzie, ale zasadziłaś. Możesz to podlać od razu, jeśli trzeba będzie. Gór też. Zobacz, zrobiłaś swoją pierwszą przysługę, czym pierwsze zlecenie. Co za wspaniały obrót spraw, coś tego typu. Jest dużo więcej do zrobienia, jeśli tylko będziesz chciała. Zawsze będę w pobliżu. Zobaczmy w ogóle, czy ma jakieś teraz jeszcze? Nie, nic nie ma. Każdy inny sieje. Okej. Okay. To ja chcę po prostu zobaczyć, co tutaj będzie, więc chyba nie muszę mówić, co będę robił. Tak. Dobra. Nie, to jest takie fajne. Dobra. Będziesz musiała to odsłuchać potem, siostra, bo to jest takie piękne. Hej, Stella! Żabu, coś chce znowu? Tak. O, zepsułem. Try again. Dobra. Coś wyrasta. Możesz przygotować trochę jedzenia, jeśli chcesz. Tak, widziałem. Możesz. Najpierw sobie spróbuję. Okej. Jak na to już nie chcę wyrosnąć do końca. Nie wiem, że powinien takie rzeczy wycinać i w ogóle, ale... Dobra, wytnij. Nie, ja chcę właśnie, żeby zobaczyli proces cały rośnięcia tej rośliny. I to będzie to, co robimy na koniec. Zrobię znowu. A co z tego w ogóle będzie? What? O, ok.
Okej. Okay. Za wcześnie wyjęłam. Tak. I zobaczymy, co z to będzie. Butelki? What the... Czy to wyrosło z tego... Naprawdę z tego wyrosły butelki i... I puste muszle. Okej, to było ciekawe. Hej, Stella! To na zakończenie jeszcze pogadamy z żabełem i na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Oczywiście będzie więcej, spokojnie, nie martwcie się. Wiesz, że jestem... Nie, nie zapewne, wiesz? Często bywam głodny. To jest po prostu... Fakt z mojego życia. Czasami jak jest... jak już jestem głodny... Czasami jestem głodny na bardzo specyficzne rzeczy. Aha. Twoja ciotka Vivian, bo Viv pewnie to jest od Vivian, nazywa to lasowym skupieniem brzuszka. Coś tego typu. Nie zrozumie źle. Dalej jem prawie wszystko, co przede mną postawisz. I tylko chciałbym po prostu się... Po prostu szczególnie mam ochotę na tą jedną rzecz. Dam ci znać, jak miał ochotę na coś specyficznego. Mam nadzieję, że nie będę miał ochoty na coś jakiegoś bardzo ekstremalnego. Nigdy nie wiesz, jak to będzie z tym apetytem. Moim zdaniem bardzo ważne ostrzeżenie. Okej. Okay. Czyli informuję, że po prostu będzie czasami chciał żreć jakieś szczególne rzeczy. Dobra. Długo się te ryby robią. No bo dużo ich dałaś, ale... No. Ryby i inne rzeczy to już w następnym epizodzie. No bo co mówię, ja już wam dziękuję. Mam nadzieję, że wam się to tylko podobało. Wyjmiemy je, zanim wyłączę grę spokojnie, ale ja już chcę kończyć odcinek, no więc po prostu trzymajcie się. Hej, hej. No, co się nie odzywasz, nie żegnasz? No hej!